Co z takim poszkodowanym robimy, kiedy nie mamy pewności, że ten poszkodowany oddycha? Pierwszy zacznijmy od tego, jak sprawdzimy to, czy poszkodowany oddycha? Sprawdzi pewno. A jesteś pewny, że je wyczujesz? Masz 100% pewność, że jesteś alfą i omegą i dasz radę wyczuć? No, nie dam rady. Nie musisz go przewrócić. Dokładnie. Przekładamy rękę do ust i czujemy, czy jest wydech ciepłego. W siedzibie Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża odbywa się w czasie ferii kurs podstawowy pierwszej pomocy 16-godzinny. W ramach kursu 24 osoby z grupy SIM, Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych, zostają przeszkolone na koszt Zarządu Rejonowego z zakresu podstawowej pierwszej pomocy. Ten kurs kończy się jutro egzaminem, zarówno teoretycznym, który będzie trwał 45 minut, i praktycznym, który dla każdego kursanta też będzie trwał 45 minut. Do zaliczenia tego egzaminu potrzeba jest uzyskanie 90% poprawnych odpowiedzi. Zaczynamy meldunek od podania miejsca zdarzenia. Mówimy o tym, w jakim stanie są poszkodowani, co się stało, ilu ich jest i nasze dane. Tak? Z badań ogólnopolskich wynika, że co drugi Polak nie umie stosować pierwszej pomocy. Z kolejnych badań wynika, że z tej połowy tylko 25% nie boi się jej stosować. Więc pomoc ratowników jest nie tylko w strojach PCK, ale w strojach zwykłych, w strojach cywilnych, w strojach prywatnych potrzebna bardzo często. Głowę, tak? Na tym kursie można się nauczyć na przykład resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Można pomóc poszkodowanemu, jeżeli na przykład zasłabnie na ulicy. Wtedy możemy przywrócić mu podstawowe czynności życiowe, żeby do momentu, aż przyjedzie karetka. My wtedy mamy możliwości, żeby pomóc temu człowiekowi. Można się nauczyć, jak udzielić pierwszej pomocy osobom, które tej pomocy potrzebują. Robimy 30 lub 10 na wyprostowanych rękach, tak? 30 uciśnięć robimy i robimy 2 wdechy, tak? Zaciskamy nozdrza i wpompowujemy powietrze. Tak do czasu uniesienia klatki piersiowej. Muszą pamiętać o tym, żeby odłączyć emocje, odłączyć stres, starać się ich jak najbardziej wyzbyć w czasie ratowania życia. I pamiętać przede wszystkim, co radzę i ratownikom, i kursantom, i wszystkim, których mam przyjemność szkolić z pierwszej pomocy. Rękawiczki, ubieranie rękawiczek, noszenie rękawiczek przy sobie, jednej pary przynajmniej lateksowych, które można kupić w aptece za 30 groszy, i maseczki do sztucznego oddychania, która w aptece też nie przekracza złotówki. Pierwsza pomoc to przede wszystkim w rozumieniu kodeksu karnego artykułu 162 to wezwanie pomocy medycznej. To jest zadzwonienie po pogotowie. A często jest tak, że ratownik, który ratuje, prosi konkretną osobę nawet, żeby wezwała tą pomoc, ta osoba mówi dobrze, wezwę, i jej nie wzywa. Ratownik prowadzi resuscytację przez 10 minut, pyta się, czy pogotowie jest wezwane, a ta osoba mówi, że nie, że zapomniała albo że nie poczuła się do obowiązku. Jest to obowiązek za niewykonanie tego. Ta podstawa pierwszej pomocy to właśnie wezwanie pomocy. I za niewykonanie jej grozi odpowiedzialność karna do 3 lat pozbawienia wolności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego. Nie oddycha i tutaj na tej ulicy, jednej koseniorów, i proszę mi potwierdzić. Od zawsze interesowałam się wolontariatem. Od zawsze chciałam po prostu, bo zawsze mnie to tak interesowało już w podstawówce, jak były te góry grosza, to przynajmniej chodziłam na to, na WOŚP, do PCK. Przyszłam rok temu właśnie na ten sam kurs i właśnie mnie to tak zainspirowało, spodobało mi się to naprawdę bardzo. I tak myślę, że polecam każdemu tutaj przyjście, zapoznanie się z nami i zobaczenie, jak to jest w naszym gronie. I złammy mu obojczyk, złammy. Bądźmy odważni. Prostujemy drugą rękę tą, żeby po prostu nie złamać obojczyka. Możemy... Nie. Tą zabierasz do siebie. Tą prostujesz albo układasz w L-kę. Ja zawsze prostuję. I wtedy dopiero przekładasz pan na drugą stronę. Zawsze podchodź od strony. Nie. Tu wkładasz rękę swoją. Pamiętajcie o tym, dalej. Możecie jeszcze... I przechodzisz twarzy, czaszkę. I przewracamy go na drugą stronę delikatnie. Sama sucha teoria to jest niewiele, a praktyka zawsze się przydaje. Masaż serca, resuscytacja, to jest
warte przećwiczenia, bo z samej suchej teorii się tego nie nauczymy. Jeżeli już ktoś interesuje się tym, tak jak mówiła wcześniej Magda, niekoniecznie, że dalej studia czy coś takiego, ale jeżeli chce wiedzieć, co zrobić w przypadku, kiedy trafi na taką sytuację na ulicy, albo nawet w domu, bo no, świadomość, że można uratować kogoś bliskiego, jest w sumie najważniejsza.